Siemaneczko, Światło w Mieście Podcast w końcu. Siema, siema! Dzień dobry. Jak ty się czujesz? W końcu możemy to nagrać, w końcu możemy to powiedzieć, że witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem nagrać całą ekipę. Jest, aby wam te są ludzie. Jesteśmy tutaj dla was. Jest z nami Paulina 1. Dzień dobry bardzo. Paulina 2. No to tak, w tym nieoficjalnym rozpoczęciu. Ale było trochę spięcie. Znajdujemy się w pracowni Pauliny Gawlik. Moja. Uśmiech do tej kamery. Tak więc wszystkie te obrazy, które widzicie, są na sprzedaż. Ale ten też? Ten też, po sezonie. Nie wiem, jak wielu zobaczymy. Z was... Nie wiem, jak wielu z was pamięta taki filmik, który nagraliśmy na takiej kanapie, gdzieś tam na jarze z Pauliną, jak opowiadaliśmy o tym, jak nam minął sezon. To ja pamiętam. Po pierwszym... Ale chyba całego nie dałem rady. A pamiętasz cokolwiek z tego filmiku? Tak. Co? No, że siedzieliście we dwójkę i podsumowaliście sezon. No, ale cokolwiek, jakiś szczegół. A to nie, bo tak... chyba nie dałem rady do końca tego nie. Obejrzeć. Co? Jak pamiętacie? Ja pamiętam. Co? Ja pamiętam bo wszystko, ty ale jakikolwiek szczegół. No ja mówiłam, ale, no to ale mogłam zapomnieć, a pamiętam. Dobra, a jakikolwiek szczegół? Opowiadaliśmy generalnie o tym, jak powstało Światło w Mieście. Generalnie mam szczegół. No to ja ogół to pamiętam, ale szczegół. No ja właśnie też nic. No w każdym bądź razie filmik odniósł taki sukces, że postanowiliśmy w formie podcastu po prostu przywitać was też na nowym sezonie podcastu, ale rozpocząć w taki sposób, że pogadamy o sezonie. Ja ruszam z pierwszym pytaniem do państwa. Wasze... Albo nie, wasza ocena tego sezonu, nie? Ale w szkolnej skali, od 1 do 6, szczerze i 3 zdania wytłumaczenia, dlaczego? No nie, to zawsze się muszę przywiać. Janek, zaczynasz? Ja? No mogę. Powiem tak, mocna piątka z plusem. Myślę, że ten sezon był definitywnie najlepszy ze wszystkich, które zrobiliśmy, ale mi się wydaje, że każdy jest coraz lepszy. Kilka rzeczy bym poprawił też jakby we mnie, że tak powiem, w tym sezonie, dlatego dałem 5 z plusem. Co za skromne. Ale nie, ale jedną rzecz bym poprawił, że na przykład na finale mi się trochę nie podobało, a nie wiem, czy powinienem mówić, co mi się nie podobało. To zaraz przejdziemy. Ale tylko taki mały dam skrócik, że po prostu troszkę nie wiedziałem, co się dzieje po prostu i nie wiedziałem, co zaraz będzie i po prostu gdzieś biłem na scenę, gdzie nie miałem tego robić w tym momencie i coś tam i po prostu ten, ale ogólnie uważam, że cały sezon za 5 z plusem, mi się wydaje, że daje sobie ten margines jeszcze, bo uważam, że za rok będzie 6. No bo idziemy to cały czas do przodu. No ja uważam, że tak jak Janek, że to był najlepszy sezon do tej pory. Głównie pod takim względem duchowym. Fajnie, bo beka była że... zawsze dobra. Tak, no zabawa była zawsze dobra, ale pod względem duchowym tego, że poszliśmy w modlitwy, poszliśmy dużo w treść, to było super. No. Ja daję 6. A ja nie oceniłam jeszcze. No to mów. Ja daję 5. Ja daję 6, bo jesteśmy coraz kurna leci. Nie, ale było dużo ludzi i serio duchowo to był sztos, bo nie przypominam sobie, żeby takie owoce były z poprzednich, nie? Że zawsze czegoś brakowało i to wszystko znalazło się teraz, nie? Nie wiem, czy pamiętacie, ale już tak próbowaliśmy wprowadzać to, nie? Że na spotkaniu przed tym poprzednim sezonem mówimy, nie, no teraz już robimy coś bardziej. A potem trochę tak nic nie zrobiliśmy i tak cały czas próbowaliśmy i teraz w końcu siadło. I właśnie chciałem nawiązać, że na przykład dla mnie mega kozackie było, że na każdym ognisku było pełno ludzi. No. Że tak jak na zeszłych sezonach gdzieś tam było kilkadziesiąt osób na ognisku, a potem na finale się zjeżdżało kilkaset osób, to teraz nagle na każdym ognisku było tak naprawdę I nowe twarze, nie? No serio, i tak. Bardzo dużo nowych ludzi. Bardzo dużo nowych ludzi. I miło to jest, było na... I ludzi w ogóle spoza Torunia. Tak, ostatnio na mieście spotkałem taką właśnie dziewczynę i w ogóle właśnie z ognisk, że taką bekę miałem, że wiesz, że nagle idę sobie po mieście i kogoś typowo tylko z ognisk znam. Trzeba powiedzieć o dziewczynie Santango. Tak, ale to... zaraz przejdziemy do zarąbistych historii i waszych top historii z sezonu, ale teraz tak sobie pomyślałem, że wypuściliśmy tutaj tego drona, nie? Ciekawe, a kojarzysz ten patent, ciekawe, jak Noe, jesteśmy w Arce, nie? I Noe wypuszcza
Gołębia? Tak. Nie? No. I ten dron by tak wrócił z patykiem. Czy co? I wiesz, to już znaczy, że możemy zaczynać sezon. No. I że całą zimę nagrywamy dron, podcast. W przyszłym roku jak dron całą wróci zimę nagrywamy podcast i jak dron tak jakby, wiesz, bo on pojechał na ognisko normalnie, nie? I ale dobra. Poleciał. I wróci z patykiem. Ze słomą. Ja jeszcze tylko dam swoją ocenę. Ze słomą. Ja daję 7. Ja daję... Wiecie, co to znaczy ambiwalentne? Nie, nie wiemy. No to daję 5. Ale gdybyśmy wiedzieli, to nie. Czyli jesteśmy zgodni. Dobra. A czemu 5? Czemu 5? Chyba, tak jak na, bo trzeba liczyć na nasze możliwości. Gdyby na finale wszystko zgrało się cacy, to ja bym dał 6. Ja też, ale troszeczkę brakowało. Ale właśnie, gdybyśmy, na nas jest to gdyby było idealne, to byśmy pychę obrośli. A tak to kurna pokora się w nas buduje. Mocne. Dobra, to wasze, znam już wasze oceny. Mediana tych ocen wszyscy dali, a jest 5. Dobra, nie będę mówił. Nie bawię się w matematyce. O, mam pomysł. Ten, kto obliczy... No mediana jest 5,25. Nie. Ale szybko to zrobiłeś. Tylko nie mów odpowiedzieć. Średnia będzie inna niż mediana? No. Kto obliczy znaczy, średnią, wygrywa koszulkę światła. Nie podpowiadaj. To na pewno nie będę. Chyba, że Adam powiedzieć, że mediana jest inna i mnie pokaże. Wiesz, tylko on może. Dobra, słuchajcie. Wasza taka anegdotka, może nie najśmieszniejsza i nie najlepsza, bo ciężko teraz tak przelecieć przez cały sezon, ale wasze takie jakieś śmieszna historia, wspomnienie czy coś związanego z sezonem? Macie coś mocnego w głowie? Bo było ich dużo, przygotowania, ogniska, dużo ludzi, nie? Coś w głowie? Dziewczyny teraz. No dobra, no. Nie no. I nie jakieś być... śmieszne o całych wszystkich. Tak, no. No, no ten... dobra, chytra baba z Radomia. Chytra baba jest mocna. Chytra baba z Radomia nas odwiedziła na jednym z ognisk, proszę państwa. No i że się pofatygowała do Rogówka. Tak, ale jesteśmy zaszczyceni tą obecnością jej tam wtedy, więc myślę, że będziemy wspominać no, ale to co się ten stało? Rok. Ja, to jest? Ja w ogóle nawet nie wiem, o co chodzi. To pojawiła pani? Się pewna pani i w średnim wieku. Średniego wzrostu, średniego wieku. No nie opisujmy. I... I pozdrawiamy. Zgarniała do torebki wszystko, co było. Jakieś tam napoje. No bo dla tych, którzy nigdy nie byli na ognisku. My tam mamy jedzenie po prostu dla wszystkich. Ono jest darmowe. Jest. Można sobie przyjść, wziąć, jest grill. I po prostu przyszła, my mówimy na nią chytra baba z Radomia. Przyszła babka, która zaczęła wszystko, wiecie... Chować do torebki. Chować do torebki torby. Po prostu, nie? To, co jest na stołach. Nie? No. Śmieszne. No śmieszne. Na pewno dla mnie... Cieszymy się, że mogliśmy się podzielić. Nie róbcie tak, nie róbmy tak. Koniec. Ale pozdrawiamy panią. No tak. To... I szczerze w ogóle nie mamy za złe i bardziej beka z tego, więc z chęcią, z chęcią damy na pani zdrowie. Jeszcze mam taką... No fajna była ta historia po już samym sezonie i nie wiem, czy ona jest związana ze światem. Tango. Ale tango ja myślałam, też że tam. Tango. No i dobra, byliśmy tam, na tych basenach i tak sobie bekę cisnęliśmy, że lecimy taką no ekipką, nie już chyba wszyscy, co tutaj jest. Nie, mnie byliśmy. Nie było. A, no. Fajnie. Dlatego było tak fajnie. I przychodzimy do kasy, spinam. Przychodzimy do kasy, tam jakaś siedziała pani, dziewczyna. Dzień dobry, wiecie, już bajerka leci. W młodym wieku. W młodym wieku. Tak. I wszyscy gadaliśmy takie głupoty. No. Nie lepiej nie mówić. W sensie, wiecie, Santango jest dosyć daleko. No ale nie wiem. Santango, bo tam są zajęcia tango w wodzie. Santango. No na tych basenach. No wiecie, w tym przychodzimy i wiecie, jest taka śmieszna bajerka, nie? Że no dzień dobry, witamy, coś tam. Tego pani nie wpuszcza. A chudego pani nie wpuści. A co słychać? A co jak zgubię karnecik? I takie głupie gadki. A ile będę płacił? A ile za to? A poproszę to, co chudy, nie? I takie głupkowanie klasyczne. Byliśmy później na tych basenach, na tym tango, wracamy i pani tak, coś tam sprawdza na telefonie. Nie. Ona coś tam tak jakby kasowała nas, żebyśmy... Nie, tak odbijała chyba te bransoletki. No ale nagle wzięła telefon. I nagle wzięła telefon i zaczyna klikać w telefon. I właśnie Mikołaj mówi, co ona tak klika w ten telefon? I ona nagle do Mikołaja... A ty jesteś ze Światło w Mieście?
Ale ona była na sezonie, czy nie? Nie. Aha, ale znała, nie, ale znała nas. Aha. Nie, znała nas, nic, tak. Właśnie tak. Wiedziała, co robimy. No. I to mega było miłe. W ogóle i coś takiego... Ona się super nazywała. Że wiecie. No, w ogóle to jest, ja osobiście myślę, że my wszyscy jesteśmy mega wdzięczni w ogóle za to, bo inicjatywa ze wsi tak naprawdę małej, w której też teraz się znajdujemy i nagle tak naprawdę gdzie jesteśmy w Polsce, to serio, ja to zauważyłem, że po prostu wszędzie ktoś to zna. Jesteśmy bardzo znani w wąskich kręgach, bardzo wąskich kręgach. Ale bardzo znani. Ale bardzo także no, pozdrawiamy panią. Serio. I że w ogóle ktoś chce się komuś przyjechać na to ognisko, nie wiem, z Gdyni, z jakiegoś Krakowa no, i tak no. dalej, to w ogóle jest dla mnie niesamowite, no. że... Bo na finale byli ludzie tak Z Gdyni. Z Torunia. Z Gdynia była. Był Sanok, bo dziewczyny były z Sanoka przecież. Z Krakowa, tak. Z Wrocławia. Z Krakowa, z Wrocławia. Warszawa. Z Warszawy było bardzo dużo ludzi, nie? I dla mnie to jest na przykład niesamowite, bo... Z Palermo. Jeden ziomek członek. Z Palermo. To jest... Nie, no... No ja nawet tak sobie chcę to myślę, nie? No to dla mnie jest takie... Z Dubaju. Ja tu chciałbym pozdrowić pana z Dubaju. No i... No. Czy macie jeszcze coś w głowie? Z bekowych historii, nawet takich. No ja z takich, ja mam, miałem bardziej takie na przykład, przyszło mi do głowy teraz jak... A która historia? Tak powiedz hasłowo. Ale nie będziesz wiedział, bo dobra. Nigdy... Bo nigdy tam nie byłeś. Nie, bo ogólnie ja jak prowadziłem imprezy na ogniskach, to tak się przyjęło, że jak ktoś, wiedziałem, że ktoś ma urodziny, to zaczynałem śpiewać 100 lat albo życzymy i tak dalej. No i potem się złożyło tak, że zaczęło pisać dużo ludzi o to, czy zaśpiewałem im 100 lat ze sceny i czy nawet ktoś może kupić tort i tak dalej. I teraz nie chcę, jakby nie śmieję się z was, bo to jest mega dobre i tak dalej, ale nagle się okazało, że z 15 osób napisało, na Światowym mieście kilka osób napisało, do mnie prywatnie kilka osób napisało, spytały się mnie osoby jakby prywatnie też, czy ktoś ma urodziny, albo ktoś miał tydzień temu urodziny i tak dalej. I po prostu w pewnym momencie już z Pauliną gadałem, że już w ogóle nikomu nie będziemy składać życzeń, bo już to zaszło za daleko. Ale ja miałem z tego mega bekę, że wiesz, że się patrzę na telefon, na Messengera tam, ty, bo mój ziomek ma urodziny wtedy i czy mógłbyś zaśpiewać mu 100 lat, więc... Sorry. No, przepraszam. Ja kojarzę taką śmieszną historię, że, no wiecie, już to ciśniemy czwarty rok i jesteśmy w sumie na każdym ognisku te same osoby i zawsze mam coś takiego, że jak przychodzi już więcej ludzi i tam dajmy na to, że jest 200 ludzi i ja się tak gubię trochę, bo nie wiem z kim siedzieć, z kim gadać, że cały czas coś trzeba załatwić i po prostu wziąłem se grilla i siadam na krześle, nie? Sam i patrzę, jakiś koleś, w ogóle pierwszy raz go widzę, nie? Koło mnie. I mówię mu, nie, nic mu nie mówię, a on do mnie, siema, coś tam, a ja mówię, no siema. A on mówi, ty tutaj już byłeś, czy jeszcze tutaj nie byłeś, bo ja jestem pierwszy raz, ale coś tam jest, nie? A ja mówię, a no ja już byłem, fajnie, i pionę zbiliśmy. I zarobiste to było od tego gościa. I koniec. I koniec. Myślałem, że jakaś puenta będzie, ale nie, no to też... Ale w ogóle jest scenę, nie? W sensie, bo dla tych też, którzy nie wiedzą, jesteśmy wierzącymi ludźmi w Jezusa, katolikami, reprezentującymi żywy Kościół, mamy super... Wierzymy w to i chcemy mieć pasję do głoszenia Ewangelii, ale do głoszenia i zapraszamy ludzi totalnie tak spoza jest. Kościoła, więc często te historie w stylu Chytra Baba z Radomia albo czy ty tu byłeś, no się biorą z tego, że ludzie są spoza Kościoła i to jest nasz target i cel i z tego jesteśmy w sumie dumni. Tak, o to właśnie chodzi. I z tego też się biorą ciekawe historie, że na przykład pamiętam w trzecim sezonie kiedyś zbierałem rumpery po tym, nie? Bo ktoś tam gdzieś pokryją mu... Ale rumpera to też trzeba mieć. Ja trzeba mieć wszystkiego. No, ale na przykład mi od razu przyszło do głowy, jak ty mówiłeś o tym przywitaniu, to z kolei nie wiem, czy macie też takie sytuacje, jak się trzeba pożegnać z kimś, kogo poznałeś tam przed chwilą, coś i niektórzy tam, nie wiem, chcą ci podać rękę, ktoś mi w ogóle, ktoś pomachał, a wiem tak z Kubą Sajem, którego serdecznie pozdrawiam, że po pierwszym ognisku staliśmy i ja tam znałem dziewczynę, on zupełnie nie znał i wiesz, ona ze mną się przytuliła i ja mu chciała podać rękę, on się chciał przytulić i wiecie, i takie są sytuacje i on potem, i potem co zrobili, sobie pomachali przed sobą i taką mechę, nie mogę, i cały czas się z niego śmieje, stali i se poszła. Pozdrawiam. Ja ogólnie z takich jeszcze ciekawszych doświadczeń, jeżeli chodzi o finał sezonu, to było tyle ludzi, że nie mogliśmy się w ogóle między sobą, między ekipą, która to organizuje, znaleźć. Tak. Ja na przykład miałam bardzo duży problem, jak czegoś potrzebowaliśmy, to mi 10 minut zajęło, żeby w ogóle znaleźć kogoś i dopiero gdzieś tam przy barze, gdzie stała Zuzka, przy kontenerze, ewentualnie można było baza. Można było kogoś spotkać, a tak po prostu to było tyle ludzi, że było ciężko w ogóle się jakoś zderzyć. Tutaj przychodzi Miłosz Waszewski, grillowy.
który... Kogut zapiał. Który wymyślił krótkofalówki. Mówiłem, przed ogniskiem mieliśmy spotkanie. Kupujemy krótkofalówki. Wszyscy... Co będziemy do siebie gadać? Mobilki, jo! Mobilki, mi się. Nie, ale to akurat. Dziękujemy. To mam. Ej, podbiłeś jak ta. Jak u Kuby Wojewódzkiego te dziewczyny. Przepraszam. Chciałem powiedzieć. Dobrze. Masz, Miłosz. Może na przyszły sezon kupimy coś. Coś jeszcze w głowie? Nie, ja właśnie chciałam powiedzieć, że takie krótkofalówki to nie byłby głupi pomysł, bo my takie bardzo często mieli. Na sezonie musimy się ze sobą po prostu komunikować i zgrywać coś w czasie, żeby to wszystko grało i działało tak jak działa, więc tak jakby... ja jestem za. Może będziemy jak pracownicy Lidla, ale... Fajne było, z takich fajnych wspomnień, jak było rozładowanie kontenera, jak przyjechał. I tak w ogóle sobie tego nie wyobrażałem. Ale ze Stachem, nie? Jak wiecie, bo strasznie wiało w ten dzień i ten kontener tak się bujał, nie? I się baliśmy się, że walnie z powrotem w tą ciężarówkę i złapaliśmy go na liny i ze Stachem, wiesz, jak... Jak pudzian. No jak pudzian, nie? W dwie strony, żeby i... Może, o, kontener jest za ciężki, żeby go przytrzymać. No nie, jak jest w górze złapany, to da się go, nie, Stachu? Oczywiście to też powiedział. Może ktoś to policzyć. No. Ile tam newtonów wciągnęli. To w sumie było fajne. No ale kurczę, wiecie, dla mnie najfajniejsze było tyle rozmów, nie? Że po prostu tyle ludzi właśnie, o tym mówiliśmy, nie? Z wielu miast w Polsce, ale też ci nasi Torunianie, Rodowici i tak dalej, że po prostu, wiecie, no to jest niesamowite, ilu znajomych przychodzi z, nie wiem, z gimnazjum, z liceum. Okazało się, przyszła dziewczyna, okazało się, że byłem z nią w klasie przez 3 tygodnie i w ogóle ona mówi, wiem, że możesz mnie nie pamiętać, ale byłeś ze mną w klasie. I potem sobie przypomniałem, mówię, kurde, jakie jest spotkanie, miejsce w ogóle, nie? Że nagle przychodzi na ognisko, ja jej nie widziałem 3 lata i nagle jest. I to jest po prostu niesamowite dla mnie, że tyle rozmów, tyle dobrych rzeczy. Potem tyle wiadomości też po takich świadectw, ale też takich po prostu, że to co robicie, wiecie, ma sens, że dla mnie coś się zmieniło, że mogłam kogoś poznać, mogłem coś zobaczyć, wiecie, dziękuję, że pokazujecie taki kościół i tak dalej. I kurczę, po to robimy, nie? Że to jest dla śmieszne, ludzi. Śmieszne, nie? No tak, ale zaraz przejdziemy do tej sensownej części. Ja wiem, tylko ja, no dobra, no to okej, to ja jeszcze coś powiem w tej sensownej części. Jeszcze mam dwie historie. Jedna to jest taka, że nie wiedzieliśmy jak skosić pole, bo byliśmy w zupełnie innym terenie i było dużo pola do wykoszenia pod parking i ogarnęliśmy od sąsiada, to był Ursus i tak siedzimy, wiecie, nikt tam tym Ursusem tak za bardzo nie operuje i był Krystian i mówię, Krystian, jeździłeś kiedyś Ursusem? On, ty się codziennie jeździ Ursusem, nie? Się dowiedziałem, że ma gospodarstwo i serio codziennie jeździ Ursusem, nie? Ale i tak chudy jeździł. Pozdrawiam, Krystian. A kolejna śmieszna historia to było to, że musieliśmy bardzo wynieść się lokalizacyjnie. Tutaj może załączę zdjęcie mapy. Wstaw ten wspańta. I problem polegał na tym, że byliśmy bardzo blisko pani Marysi, sąsiadki, no trzeba było jej o tym powiedzieć, a ona, a dobrze, będę słyszała lepiej w końcu. Wcześniej nie słychać. To jest mega szacun i props. Jeszcze coś z takich pewnie było, nie? Ale ciężko wymyśleć tak na szybko. Możemy powiedzieć też o jednej przykrej sytuacji. No to w ogóle z tej sytuacji, jeżeli myślimy o tej samej śmierdzącej sytuacji. Ale to też jest śmieszna sytuacja. No to tak, i z niej przejdziemy do tej duchowej warstwy, dobra? Ale jak macie jakieś śmieszne swoje, to piszcie w komentarzach. No bez kitu, serio. O, i jeszcze z takich fajnych, ten oto jest dzień, w ogóle w intrze, to jest ta piosenka, This is the day. No i tak mi się będzie kojarzyło zawsze z tym sezonem ognisk, nie? Oto jest dzień, że ta... A powiedz, tak powiedz Bek coś dla widzów, czy to już było przygotowane, czy to był totalnie spokój? Totalnie nie. Zazwyczaj jest tak muzycznie, że bardzo... W tym sezonie już się wyszkoliliśmy, bo w drugim i pierwszym tak dobieraliśmy ekipę na bieżąco i czasami często na ognisku, a już w tym trzecim sezonie wcześniej było ogarnięte. Też mieliśmy spoko nagłośnienie. I jakoś tam w miarę wcześniej się staraliśmy ogarniać ekipę i pieśni mniej więcej były wybrane, a tam to tak po prostu wyszło na bieżąco, nie? I w ogóle fajne, no bo oto jest dzień, jest normalnie takie dosyć wesoła piosenka, a tamto zaśpiewaliśmy tak molowo i to się stało trochę taki hymn dla mnie bynajmniej, że zawsze mi się będzie kojarzyć, ale dobra. Budzisz się rano,
pewnego lipcowego bądź też sierpniowego poranka, już nie pamiętam. Nie chce ci się, coś tam cię boli, plecy i tak dalej. Wsiadasz w samochód do Stacha, jedziesz, sobie jedziesz, wychodzisz, patrzysz ten kontener i tak coś cię zaskoczyło tego dnia, nie? Któryś zmysł? Któryś zmysł albo cię oszukał, był bardziej albo coś było nie tak, nie? Zaburzony. Chodzi o to, zaburzony, że po prostu strasznie śmierdziało, nie? Na polu. Dlatego, że był rozrzucony gnój. Bo to nie jest światło w mieście, tylko światło we wsi. To była jedna wielka kupa gnoju, brzydko mówiąc. I... No, ładnie mówiąc, bo nie brzydko to... No dobra. Ładnie mówiąc, to była wielka kupa gnoju. Faktycznie. No i się okazało, że niezbyt przychylny i nie sąsiad, to jest jakiś tam pan, nie wiadomo kto, i w ogóle nie mamy nic, tak jakby nie spinamy się ze sąsiadami, oni są super, bo nas znoszą. Jeżeli słucha jakikolwiek sąsiad, to bardzo wam dziękujemy, bo gramy tą muzykę głośno i naprawdę pozwalacie nam robić super rzecz. I do późnych godzin jest. Dokładnie. No ale jest ktoś, kto tam orał pole i rozrzucił i zrzucił ten gnój bardzo blisko ogniska, nie? No i jesteśmy sobie na przygotowaniach i normalnie jest kupa gnoju, która paruje aż, nie? Że z niej się normalnie unosiło... O tak. Dym. Paulina. No. No ja mam gdzieś filmik, jak to paruje, ja to wrzucę jest, tutaj. No jest, jest. No i nawet na ognisku jeszcze parowało przecież. No. 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 I... No i wszyscy wiecie, beka, nie? Te, chodzimy w Mikołaj tym. Napisał, że na grupie Światło w Mieście na Facebooku, żeby wziąć klamerki ze sobą. No, no, coś tam. No i wszyscy nachodzą, nie? Jest beka. I no i serio śmierdzi, nie? No i jesteśmy wkurzeni. W sumie zawsze na przygotowaniach jesteśmy wkurzeni na siebie i w przygotowaniach do wszystkiego, bo zależy nam na tym. Każdy ma jakąś dlatego wizję. Dlatego ja nie przychodziłem na przygotowania i nie chciałbym na mnie zły. No, dokładnie. No i... I myślę, że to zrobiło wieczór. I w ogóle z Bogiem tak jest, że jest ta pieśń, to wszystko, co miało być dziełem złego, w dobro zmienia mój Bóg. I tak jakby Bóg lubi zamieniać, no jest ten taki cytat, on jest już tak popularny, że aż cringe'owy, że Bóg największy gnój twojego życia zamieni na najlepszy nawóz, czy coś takiego, nie? Dopiero się raz to słyszałem, ale jest mega w ogóle. Ja nie, tak? No nie no, że największe zło zamieni w dobro. No w tak, że no, nie, no, Bóg tam jest dosłownie, że największe gówno zamieni w najlepszy nawóz, okay, nie? Że tak jakby, nie wiem, ktoś był uzależniony od narkotyków i Bóg go posyła dokładnie do tych ludzi, nie? Ktoś wyszedł z więzienia, nawrócił się i Bóg go posyła do więzień, nie? Takie rzeczy się dzieją, nie? Z tego, czego Bóg cię uwolnił, daje ci autorytet, żeby w tym akurat aspekcie i takie namaszczenie, żeby w tym aspekcie tak jakby poszerzać Boże Królestwo. No i przechodzimy do tego gnoju. Ja nie widziałem w tym gnoju nadziei. Nikt nie widział. Po prostu nikt nie widział w tym gnoju nadziei, ale pojawił się ksiądz Witek. I też modliliśmy się, tak jak zwykle, w kontenerze. Później ze sceny on przeczytał pewien fragment, który może znajdziemy jakoś. Poczekaj, bo ja... Ej, zadzwoń do księdza Witka. Nie, poczekaj. A nie, jest, może nie mieć czasu teraz akurat. Gnój w Biblii. Słowo klucz. Dokładnie, nie, coś no, takiego no, wpisuje. Tak, ksiądz Witek wyszedł na scenę i zagaił w sposób, że jest taki fragment w Biblii, który idealnie nadaje się do tej sytuacji i on w ogóle chyba go sparafrazował. Nie, psalm 113. A, 113 psalm. No, któż właśnie jest na... Która... To nie ten? Któż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię, podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, tak, by go posadzić pośród książąt, wśród Amen. Książąt swego ludu. Amen. To jest psalm 113. Załączysz to w bibliografii, dobrze? Tak jest. I wiecie, i jak był ten czas modlitwy, Witek wychodzi i czyta ten psalm. I... Wiem, że mnie to jakoś tak poza tym, że fajna tak jakby metafora do tego, co jest, mnie to tak duchowo naprawdę dotknęło, nie? I to było chyba ognisko po tym, jak wróciliśmy z Grudka, czy nie? Chyba tak. No. Chyba. Sprawdzimy to jakoś? To było to, bo Paulina wtedy mówiła. O, że od razu z Grudka, nie? No to słuchajcie. A, tak, tak, tak. No to... Niech ktoś opowie tą sytuację, jak siedzimy w Grudku na schodach. W Grudku mamy swoje rekolekcje takie wspólnotowe. Dokładnie. No i jaką sytuację? No siedzieliśmy na schodach. Siedzieliśmy na schodach. Spotkaliśmy się, żeby pogadać tak o ogniska. No tak, no to pamiętam tą sytuację. I Paulina wyszła z takim pomysłem, żeby po prostu zrobić krok w przód
w tym wymiarze duchowym, nie? Że już 3 lata zapraszamy ludzi, że mamy imprezy, że drzemy się do tego mikrofonu, że ludziom się to w miarę podoba, że oni nas jakoś znają i wiedzą, że mówimy do Bogu, o Bogu, ale do Bogu też. I żeby zrobić krok w przód, że nie chcemy tak jakby stać w tym samym miejscu przez kilka lat i cały czas robić imprezy, tylko że tak sforsować faktyczną zmianę gdzieś, nie? A do tego będzie potrzeba trochę zmiana prowadzenia tego wszystkiego. I Paulina mówi, zróbmy modlitwy. Zróbmy coś takiego, że kładziemy rękę, bo tak się modlimy też, nas tak nauczyli w naszych wspólnotach i wierzymy, że to jest biblijne. No i to jest Biblia. No. Dokładnie. I to jest biblijne, że kładziemy rękę i wiele może wytrwała modlitwa sprawiedliwego i po prostu modlimy się o pewne dary, nie? Prowadzimy kogoś w modlitwie. Często jak ktoś ma jakiś słabszy czas, o, cześć Janek, mam słabszy czas, pomodlisz się za mnie? Tak, pomogę. No i coś takiego. I Janek się wtedy modli. No i Paulina mówi, zróbmy to, nie? Cóż za mądrość. Pojawił się wtedy Adam Detmer, dla którego należy się te 7 sekund braw gdzieś, nie? Za to, co robił. Jak stoimy z czasem? 5, 6, 7. Dziękujemy ci. I zdecydowaliśmy się zrobić te modlitwy. Ja szczerze powiem, że nie widziałem tego, że spoko, jak to robimy w swoich kręgach wierzących, ale jeżeli są ludzie spoza kościoła, nie widziałem tych modlitw, myślałem, że ludzie to źle odbiorą, że to będzie tak jakby za dużo, że to będzie jakieś za odważne. Ale pokornie to zaakceptowałem. Pokornie to zaakceptowałem, ale czułem, że to jest tak jakby coś takiego, że narzucimy się bardzo tym ludziom, albo że będzie niekomfortowo. A tego też bardzo byśmy nie chcieli, żeby ich jakoś... żeby tak czuli się komfortowo u nas, Tak, no po to są te ogniska. Nie każdy to rozumie, nie każdego to są poglądy, wartości, więc to było takie też trochę na granicy ryzyka. O, to było ryzyki. W sensie, ale to było piękne. No trochę tak, bo nigdy tego nie robiliśmy. I tak, ale to mi się wydaje, że to bardziej było wynikało z naszego strachu, niż jakby wiecie, z tego, że jak się okazało, że... Tak. Jest taki fragment z Listu do Rzymian, że każdy kto... Dokończ go. Że każdy, kto swoimi ustami wyzna. A, no, że Jezus jest Panem, no dobra, no tak, okej. Okay, no to no. Swoimi ustami, swoim sercem uzna, że Jezus jest Panem, ten będzie zbawiony, parafrazując. Albo bardziej, że w sercu uwierzy, a ustami wyzna. Ustami, tak. No to no. Wiesz co, ja mam inne tłumaczenie. On zna na pamięć, tylko ma trochę inne tłumaczenie. Tak, no, ale wierzymy po prostu w to, że uznanie Jezusa Panem w sercu i wyznanie tego ustami zmienia życie, totalnie. Mm-hmm. I chcieliśmy tak jakby przeprowadzić ludzi przez ten proces, przez który my przeszliśmy, te takie zawierzenie życia swojego Bogu. Był ksiądz Witek, z nim też tą decyzję tak jakby uzgodniliśmy. Paulina opowiedziała swoje świadectwo, swoją historię. Uważam, że top to zrobiłaś. Naprawdę. Tak jakby zrobiło to super, taką podbudowę pod to, żeby te modlitwy zrobić. Była taka cisza, jak Paulina mówiła, wszyscy słuchali. No i z tej ciszy nagle usłyszeliśmy jak coś, tak jakby się jakieś kości łamały, czy jakieś deski łamały. To Paulina chyba, nie? To ty może to opowiedz. Tak. Bo ty byłaś tak, że to usłyszałaś, nie? No w sensie w momencie jak chyba ty kończyłaś mówić. Modlitwa później była. Tak, jak ty kończyłaś mówić i miała się zacząć modlitwa i naprawdę była taka... bardzo inna atmosfera. I w tym momencie właśnie było słychać w tle, jak coś się łamie. I okazało się, że pan właśnie, który jechał pan jakiś kombajnem. Sąsiad, który jechał... To nie był sąsiad. To nie był sąsiad? Nie. No to ty opowiadaj, bo nie chcę przeinaczyć. No nie wiadomo. Jakiś pan po prostu. Nie wiadomo. Nie mówimy o tym panu i totalnie ubłogosławimy. I tak, no ale po prostu przejechał nam leżaki kombajnem. Dwa leżaki. Chłopakom, co pilnują parkingów. Tak, dokładnie tak. W tym samym momencie, w którym prowadzona była ze sceny modlitwa oddania życia Jezusowi, nie? No. I wiecie, ta atmosfera z tym gnojem tego... właśnie, i tam koleś... cały czas w tle był ten gnój, który czuliśmy też takie coś, że tak jakby serio diabeł, no bo wierzymy, że jest diabeł, jest Bóg, który jest dobry, jest coś w opozycji. No ja osobiście totalnie w tym momencie czułam właśnie, że coś się dzieje, nie? Że dzieje się, że jest coś dobrego, co się dzieje na polu i ktoś chce po prostu to dzieło nam zabrać, zniszczyć, rozproszyć mnie, mnie, nas. No wszystkich tak naprawdę, nie? No działo się coś takiego. Tak. Ale tą modlitwę poprowadziliśmy i to było tak
duchowo, według mnie najbardziej owocne ognisko. Mhm. Byliśmy też po rekolekcjach świeżo i tak jakby myślę, że dało się to fajnie poczuć. I dużo ludzi oddało życie Jezusowi, a to jest moje liczne, marzenie liczne i myślę, że marzenie nas wszystkich, żeby widzieć, jak ludzie... Serio. Tak jakby, że jest jakiś etap, jakiś... Tak jakby ja sobie to wyobrażam tak, że jesteś w stanie podprowadzić ludzi jak najbliżej Jezusa tylko możesz, ale w pewnym momencie to oni podejmują decyzję, nie? I my tak jakby fajnie się udało podprowadzić jak najbliżej możemy i ludzie podjęli tą decyzję. Tak, i było dużo ludzi, którzy autentycznie stwierdzili, że nie chcą żyć po swojemu, że jest ktoś, kto wie lepiej, że jest ktoś, kto jest cudowniejszy, potężniejszy, że jest ktoś, kto absolutnie nas kocha, gdzieś uznali swoją winę, swoją grzeszność i no to było cudowne, nie? I tego brakowało nam przez ostatnie 3 lata, nie? To jest też bardzo budujące dla nas, nie? Żeby robić to dalej i widzieć tego owoce i naprawdę było mega dużo świadectw takich, które były serio poruszające, nie? I to. Też bardzo dużo spowiedzi takich w ogóle... szczerych po latach. No ale właśnie chciałbym dokończyć jeszcze to, co ty zacząłeś, bo po tej modlitwie jakby, którą poprowadziliśmy ze sceny z Poliną, z księdzem Witkiem, to potem jakby właśnie był ten moment modlitw jeszcze tych właśnie, o których Mikołaj opowiadał, tych takich posługi modlitewnej, na której wyznaczone pary modliły się po prostu za ludzi, którzy chcieli po prostu doświadczyć jeszcze czegoś więcej tego dnia. I my z Pauliną wtedy, nie wiem czy pamiętasz, byliśmy na scenie i pamiętasz, tak się patrzyliśmy na to wszystko, nie? I mieliśmy też taką Bożą atmosferę wtedy, tak się cieszyliśmy, bo tam po prostu tłumy ludzi, najpierw nikt, to zazwyczaj takie, że nikt najpierw, a potem nagle po prostu tłumy ludzi wychodziły do tych modlitw, były kolejki, pamiętasz? To było pierwsze ognisko. Schemat ogniska jest taki, że schemat ogniska jest taki, że właśnie po jakimś tam krótkim jakimś słowie, świadectwie, potem przechodzimy tak naprawdę do imprezy, którą ja prowadzę, a tutaj nagle coś było pomiędzy. Ja nie wiedziałem, czy zaczynać imprezę, czy nie, bo jakby działo się coś innego, wiecie, nagle jakby coś innego było ważne, już nie ta impreza, nie to, żeby się bawić, oczywiście też było ważne, ale ważniejsze rzeczy działy się właśnie podczas tych modlitw i podczas tego, jak ludzie naprawdę, kurczę, zmieniali swoje serca i znaczy nawet nie ludzie, tylko Bóg zmieniał ich serca, bo w końcu się otwierali i potem, no myślę, dziesiątki świadectw. Każda para ta, która się modliła, tak naprawdę miała jakieś świadectwo, kogoś, kto pierwszy raz oddał swoje życie Jezusowi, kogoś, kto pierwszy raz po prostu odważył się wyjść do modlitwy, do Mikołaja też, nie? Przyszedł kumpel, dobry kumpel ze starych czasów, że tak powiem, też chciał, prosił o modlitwę i to było niesamowite, bo to jest dla nas mega ważne, tak jak Mikołaj powiedział, to jest naszym celem i jeżeli na przykład byliście na tym ognisku i stresowaliście się, baliście się na przykład podejść do modlitwy, to jest nic straconego, jakby ten podcast też jest po to, żeby właśnie, może wspominamy to, co było, ale jakby chcemy powiedzieć, że to miało realny wpływ na życie innych ludzi, jeżeli chcecie tego doświadczyć, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zrobić to na przykład dzisiaj, jak oglądasz, jak słuchasz tego, jak cokolwiek robisz, pomyśl o Jezusie i po prostu oddaj Mu swoje życie, jakby swoimi słowami, oddaj Mu swoje życie, swój grzech, wszystko, co masz na sobie po prostu i On Ci naprawdę w tym pomoże. Każdy z nas tego doświadczył, każdy z nas tego doświadcza i doświadczyło tego dziesiątki ludzi na jednym ognisku, nie? A to było, nie wiem, trzecie ognisko, potem było jeszcze z 4-5 ognisk, na których powtarzaliśmy ten schemat, na którym nadal się modliliśmy za ludzi i po prostu za każdym razem przynosiło to owoce. I to jest niesamowite, że to było na każdym ognisku do końca. Później nie? Już tak. Nie przestaliśmy tego robić, że ludzie nadal chodzili do spowiedzi, że ludzie nadal chcieli tych modlitw i coraz więcej, coraz więcej. I to, tak jakby ile księży było, też było super. To naprawdę. Wszyscy księża, jeżeli może któryś ogląda, to bardzo Wam dziękujemy i to było mega, ma znaczenie dla nas, że chcemy być naprawdę widoczni w kościele i jesteśmy w kościele totalnie i to jest dla nas zawsze super, jak jesteście i spowiadacie, bo to jest... Ale pozdrawiamy też braci protestantów, którzy byli. Byli? Byli, witamy, oczywiście. Słuchajcie, mieliśmy całkiem sporo świadectw i nie damy rady ich wszystkich przeczytać, ale mamy taką małą grupę, na której się podzieliliśmy i... Skąd to zwątpienie? Dokładnie tak samo jak wiecie. Siemanko, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Mam nadzieję, że ta osoba, która przeżywała to świadectwo, się nie obrazi, ale nie jest opisana, więc... I my też jej nie znamy. I my też nie wiemy, kto to jest. Co tu tak cicho po finale? Działo się coś czy nic?
Do mnie pierwszy przyszedł chłopak po nauczaniu Krzysia. Najpierw patrzył na mnie 30 sekund, później rozłożył ręce maks szeroko i ja też rozłożyłem, nic nie mówiąc. Wtedy podszedł, przytulił się mocno i płakał ze 2-3 minuty. Mówił później, że nie pierwszy raz tu był, ale pierwszy raz go tak dotknęło. I wow. Chcieliśmy podziękować też Krzysiowi, nie? No, Zawiskiemu za świadectwo i nie wiem, za to, że w ogóle jest z nami tak, i jest tak, naszym tak. kumplem. Nie wiem też, na ile się nagrało to o księżach, no. Bo przed chwilą dziękowaliśmy księżom ale za to, no że byli. Ale to może samo audio będzie i nie wiem, zdjęcie z jakoś, kamery. No jakoś to zmontujemy, no, coś tam będzie, no. No jakoś to wyjdzie, wiecie. Może narysujesz w pamięci ludzi. I tak. Ale też mówiłeś o tym, że dziękujemy Krzysiowi. Dziękujemy Krzysiowi. Ale też Krzysiu miał super właśnie świadectwo no. jednej z dziewczyn. Nie wiem, czy ty je pamiętasz tak dokładnie. No miał. Ale... Takie, że Pan Bóg mu powiedział tak. dokładnie jakieś cechy osoby, o którą się konkretne pomodli. Konkretne imię też, nie? Tak. Takie prorocze. Mega fajne. Tak? Tak. Super ja było, tego też ale nie parafrazujemy, bo coś lepiej. Pomylimy. Krzysiu, możesz w komentarzu napisać, jeżeli... Krzysiu, napisz w komentarzu. Nie parafrazujemy, nie parafrazujemy, bo się skończysz, wiecie, objawiło tak. się tak. coś. No i... no i co? I w skrócie, bardzo wam dziękuliśmy za to, że byliście. Przez te ogniska było dużo ludzi, którzy przychodzili na cały sezon. Jak jest wielki kciuk dla tych, którzy gdzieś tam pomagali w przygotowaniach. Zostawcie łapkę w górę dla tych, którzy byli od początku. Którzy w dzwoneczek. Dla tych, którzy byli, wiecie, często na przygotowaniach i przynosili jedzenie, dawali pieniążki. Często mieliśmy sytuację, że na przygotowaniach przychodzili ludzie, których w ogóle nie znaliśmy. Nie znaliśmy ich imion. Nawet po przygotowaniach nie wiedzieliśmy do końca, kto to był. Ale to wam najbardziej dziękujemy, bo serio pomagaliście. Mega pracowici ludzie. Tak, i jakby... A przygotujemy intro zaraz? Mega was szanujemy za to, że byliście z nami cały czas i za to, że wam się chciało przychodzić rano w sobotę i nam pomóc. A raz w niedzielę. No i... Raz w niedzielę, no. No i... Dziękujemy też Bogu, bo w ogóle prawda jest taka, że też musieliśmy zawalczyć o ten sezon. Gdzieś w maju myśleliśmy, prawda. Że on się nie odbędzie. Mm-hmm. Nie było miejsca. Nie było miejsca gdzieś. I... Nie mieliśmy się gdzie podziać. Tak. Nie mieliśmy jakiejś takiej super też motywacji. Nie było motywacji, nie było wizji na to, jak co roku wielki kryzys, wielka sinusoida, później koniunktura. Mówisz wszystkie słowa, które znasz. Wszystkie skomplikowane słowa. Ale był taki, były takie obawy, że... No tak, że to nie było, wyjdzie po było, prostu. Było. Trochę też ludzi nam się wykruszyło z tego grona, w którym to organizujemy. I... Jeszcze taki fail, bo nie opowiedzieliśmy o tym. Bo w trzecim sezonie, Miłosz, chodź na chwilę. Chodź. Na koniec trzeciego sezonu mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić takie coś, że Janek prowadzi imprezę i nagle wyłączamy prąd. Wyłączamy wszystkie światła i ludzie, oj, wywaliło prąd, coś tam, co się stało. No i na ekranie się zaczęło pojawiać odliczanie i później był filmik i petardy. I w trzecim sezonie to się tak fajnie udało, że był taki efekt wow. No naprawdę. Było zarąbiście. A zawsze coś na finale robiliśmy fajnego. No i na czwarty może też zrobimy coś fajnego. No może coś podobnego, że będzie... Że będzie filmik, nie? Fajnie z petardami zadziałał. No tak. Ale nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Ja chciałam powiedzieć, że jedne petardy były fajne, ale te drugie to były totalne niewiadomo. Generalnie to było tak z tymi drugimi, bo nie wiem czy, ale to chyba ktoś musiał być naprawdę spostrzegawczy, żeby zobaczyć te, które były na początku. Bo jeżeli tam to się kupiłem dwie widział, takie duże i to miały być dwa takie duże wulkany. I mówię, kurde, wyglądają na całkiem spore. I tam przeczytałem, mówię, ty, to strzela na wysokość 30 metrów? Ty, chłopaki, weźcie, idźcie, stańcie gdzieś tam pod płot, bo to ludzi zaraz poparzy, nie? Oni stanęli pod płotem, się okazało, że to wystrzeliło może max na 1,5 metra. 30 centymetrów, a nie metr. Nie było tego widać. Więc, a pan fakt, że tak jeszcze na koniec to w ogóle się zapaliło i tam był ogień, nikt tego nie widział, ja to gasiłam wodą. Boże! No nie, serio. No serio. Jeszcze na scenie a Machaj mówił, nie robimy w tym sezonie petard. I miał rację. No. Dzięki, Machaj. Słuchajcie. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy nas błogosławili, którzy sprawili, że ten sezon mógł się odbyć. Dziękujemy za wsparcie finansowe i każde inne. Amen. Prosimy o modlitwę i wierzymy w to, że kultura Bożego Królestwa będzie się rozrastać. Zapraszamy was do naszych wspólnot, do tego, żeby nas śledzić, żeby podać podcast dalej. I
Ja bym jeszcze chciała coś powiedzieć, że jeszcze, jeszcze jedna bardzo ważna historia, którą zna Mikołaj, bo był jej świadkiem po ognisku. I jest bardzo śmieszna. No to w ogóle już na koniec? Nie, bo ja chcę, żeby Mikołaj powiedział. No. To od razu po tej historii odpalamy intro i kończymy. No, są trzy dni gdzieś po sezonie, albo dzień po sezonie. Dzień po sezonie. W sobotę był sezon, i a ty byłeś na polu niedzielę. Było całkiem sporo ludzi. No i tak mam taką myśl, kurde, pojadę tam zobaczyć, co z tym polem w ogóle, bo kończy się w nocy impreza, no to nie wiadomo. I mówię, dobra, to podjadę. I jadę tam na pole, patrzę, jakieś auto, nie? I mówię, kurde, ktoś zostawił po sezonie autentycznie auto, nie? I jestem taki zdziwiony, ale gdzieś tam blisko tej pani sąsiadki, pani Marysi, mówię, a na pewno pani Marysia, ale tak podchodzę, mówię, ona ma otwarty bagażnik, te auto, nie? I pies lata, nie? Mówię, kurde, podjeżdżam tam do kontenera. Ja do nich podchodzę i mówię, ej, co wy tu robicie? Taki, wiecie, trochę wkurzony, no bo to jest jednak teren prywatny, nie nasz. Co wy tu robicie? A oni tak patrzą. Jemy sushi.